Ulica Mariacka w Katowicach, czyli najpopularniejsze imprezowe miejsce na mapie województwa, z tej strony wygląda nieźle. Gorzej jak się zajrzy na jej zaplecze, czyli tylną Mariacką. Tak wygląda tylna Mariacka w niedzielę po południu. Odpady walają się po ulicy. Ten problem trwa już od kilku lat. Są muchy, są gołębie, martwe nawet gdzieś tu, szczury. Pisałam już do Straży Miejskiej, do MPGK, prosiłam o pomoc. No mówią, że nie są w stanie z tym zrobić. Nie wiadomo do kogo jest, teren należy, chyba do miasta, ale... No ale jest problem. Ja już przesuwam te wszystkie śmietniki na tamtą, drugą stronę ulicy, żeby tu mi te muchy nie latały i gołębie. Skąd takie składowisko śmieci w samym centrum Katowic? Od dawna był tu problem z odpadami, ale sytuację pogorszyła przebudowa ulicy Dworcowej. Jest problem taki, że jak Dworcową wyremontowali, to wszystkie kosze na śmieci z Dworcowej są tutaj. A na Dworcowej już jest dużo lokali i wciąż ich przybywa, dlatego przybywa też śmieci. Tylko w styczniu Straż Miejska interweniowała w tym miejscu 31 razy. Jest podjętych kilkadziesiąt interwencji w wyniku pracy własnej strażników miejskich, czyli podczas normalnego patrolowania śródmieścia i pracy naszych dzielnicowych w tym rejonie. To są również informacje przekazywane od operatorów katowickiego monitoringu. Ten system też jest wykorzystywany, bo po prostu kamera zarejestruje pewne nieprawidłowości. No jest przekazywana informacja do odpowiedniej komórki. Przeprowadzono też kontrolę umów na wywóz odpadów zawartych przez działających tu przedsiębiorców. Tylko w jednym przypadku okazało się, że coś jest nie tak. Jednak jeden z radnych uważa, że nieprawidłowości jest więcej. Firmy najwyraźniej na wywozie odpadów oszczędzają. Deklaruje tygodniowe zużycie na około 1000 litrów. Ja, będąc bardzo oszczędnym, skrupulatnym, jeżeli chodzi o segregację śmieci, generuję tych odpadów w trzyosobowym gospodarstwie około 240 litrów. Więc jeżeli ktoś przyjmuje około 100, 200, 300 klientów, no nie jest możliwym, aby te 1000 litrów generował, tylko tych śmieci musi generować więcej. Służby porządkowe w weekend nie pracują, a odpady z tylnej Mariackiej wywieziono interwencyjnie dzień wcześniej niż zwykle, po opublikowaniu filmu w internecie. Śmieci nie powinny tam zalegać w weekend. W poniedziałek powinny zostać wystawione, natomiast no, tak jak powiedziałam, pamiętajmy, że to jest bardzo specyficzne miejsce, tam nie ma fizycznie miejsca, żeby też często te pojemniki ustawiać. Ta ulica na tyłach tłumnie odwiedzanej Mariackiej była też do niedawna jednym wielkim placem budowy. Piętrowe maszyny parkingowe już tu wyrosły, ale brakuje ważnego elementu. Pod koniec kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą na budowę kompleksu pojemników, który tam stanie. Będzie to kilkunastometrowy kompleks, kilkunastu pojemników, dzięki czemu te odpady po prostu znajdą swoje miejsce. To ma rozwiązać problem, ale czy tak będzie, okaże się dopiero pod koniec tego roku. Wtedy śmieci zostaną zamknięte w takich pojemnikach, a gospodarowanie odpadami ma być bardziej ucywilizowane.